Kurde, wyprawa do lasu wieczorem. Nie wiem, masz jakieś historie do opowiedzenia? No. A grasuje tu Bigfoot. Tak, jasne, Bigfoot. I co więcej? Tu grasuje Bigfoot, hobby. Jasne. No mówię ci. Bigfoot. No. Wiesz, co jest najlepsze? Co? Że nie włączyłem nagrywania. Aha, czyli ja nagrywałem jedynie na to. Kozacko. Witamy. Nie nagrywałem, tak. Nie nagrywałeś, no to co? Synchronizacja. Moja latarka gówno daje, więc sorry. Ja głównie świecę na to. O! Ładny wyciąg. Tutaj są fragmenty, wyglądają trochę jak krzyże z tej perspektywy. Wiesz co wziąłem ze sobą? Co? MF-kę? Kurwa, nie gadaj, że wziąłeś MF-kę. Patrzcie, co mam. MF-ka. Weź nie dociskaj. Czy ty to dociskajesz, czy nie? Nie, no już jest normalnie. Okej. Okay. A twoja latarka coś tutaj da? Przy baterii musisz, o właśnie. Ej, tu są duchy. O nie. Tu są kuźwa duchy, chłopie. Tu są duchy. Ale to daje schizy, jak ja się tam patrzę. Z latarką. No my tam idziemy, chłopie. Do góry? A nie pójdziemy tędy? Chcesz iść tędy? No, tak naokoło możemy przejść. No to naokoło nie znajdę raczej drogi później. Daję to lekko na psychę. Nienawidzę łazić po lesie w ciemności, więc no, to jest mój pierwszy raz. Znaczy, to jest mój drugi aktualnie. Ja pierwszy raz pamiętam, że szedłem po lesie gdzieś tak, gdy miałem chyba 12 lat. I to było w dodatku na mojej starej działce, nie? Nice. Znaczy starej. Aktualnej działce, ja tam jeszcze nie miałem chyba domku nawet, gdy miałem 12 lat. Nocowaliśmy pod namiotami. Nice. Będziesz mnie nagrywał cały czas? Widzę księżyc. To nie idzie tam. Do mnie. No wiem. Bo ty już miałeś swoją... Jest. Sławę. O Jezus. Co? Co tu się stało? O kurwa. Bigfoot. Deszcz padał pewnie. Bigfoot po prostu tu stanął. Ziemia się zawaliła. Nienawidzę iść pierwszy, wiesz o tym? No ale no musisz, no bo inaczej co? Nie wiem, jestem główną atrakcją. Ja ci tu robię za kameramena. Ja też mam kamerę na czole, nie? Pa, jaki fajny kamień. Jaki biały kamień. No jak go tak oświetlasz, to gówno widać. Proszę bardzo. Jaki ładny kamień. Oje. Ale już nie będę cię zabierał z domu. Podoba mi się ten głaz. Ej, to wygląda dosłownie jak scena z horroru. O, patrzcie. Oznaki ludzi. Widzicie, tu byli ludzie. W dość upalny prawdopodobnie dzień. Wypili sobie wodę i zostawili po swojej... zostawili po sobie brudny ślad. Wiecie, że takie coś, kurwa, się nie rozłoży w kilka dni. I to nie jest dobre dla ekosystemu. Nie zalecam czegoś takiego robić, bo to jest złe. Let's go. Musimy wejść tam. Do góry? Dokładnie o tam, gdzie ja świecę. Tutaj byłeś z Marcinem, nie? Tak. Tamtą dróżką trzeba wejść. Ale to wygląda. Ale to dosłownie ładnie wygląda w nocy. Tam jak wejdziemy, to słyszeliśmy te fajne dźwięki. Jakie dźwięki? Na nagraniu słychać. A w ogóle już widzę Marsa. Tam taka czerwona kropka. Teraz go widać. Nie wiem, czy kamera to uchwyci. W życiu. A drzewo. Oznaki ludzi. Tam, proszę ja cię. Wiesz, w ogóle to mnie zawsze zastanawiało, co to oznacza. This. Szlak. Wygląda jakby był taki typowy zakaz pływania. Kurwa, Santa, nie pójdę, chodź ze mną. Idę, no ale no nie chwytam cię, jak jesteśmy blisko siebie, tak? A muszę cię chwycić, muszę zrobić ten widok trzecioosobowy. Muzykę poprawię, słyszę. Basy. Tak to jest, las niedaleko miasta. Ogólnie słyszeliśmy dźwięki nad sobą, czyli to pewnie albo ptaki. Albo jest taka jedna sowa, która ma dźwięk jak krzyk człowieka. Nie, to nie był, to było jakieś takie skrzypienie. Skrzypienie? Jest. Możliwe, że drzewa skrzypiały. Tylko to za nami szło. Nie lubię ciemno. To wygląda jakby ktoś tam leżał. What the fuck? To wiem, może ktoś tam leży. Kurwa. Nie świeć tam, bo ktoś może tam być. Ech. Mak, zeźnie nie strasz. No ale taka jest prawda, no ktoś sobie może tu nocować, tak? Możesz opowiedzieć. Czemu to migło na 5 na chwilę? No bo tak jak się włącza, to tak jest. Możesz opowiedzieć co nieco o tym miejscu? Czemu tu jest taki gruz? Nie wiem do końca, czy to była jakieś... Jezus Maria, czy to jakaś wieża była? Czy... Nie wiem. Nie znam dokładnie historii tego miejsca. Wiesz, wolę nie stać tyłem tak zbytnio do ciemności. W sensie, bo tutaj jest spadek, nie? Nie wiem, czy wy dobrze będziecie widzieć to widzowie.
Z komórki kontroluję, ile się to nagrywa. Idziemy, nagrywam to 16 minut już. Czekam. Weź, bo dociska. Nie. Nie dociskasz? W życiu. Se jaja, kurwa, robię. What the f... Co jest, kurwa? Jakim, kurwa, cudem? W jednym miejscu było tylko tak. Przez chwilę w dodatku. Nie podoba mi się to. What the fuck, man? To było? Możliwe, że przechwyciło jakieś fale. To przechwytuje tylko pole elektromagnetyczne. Ale tak nagle w jednym miejscu? The fuck was that? To jest bardzo dziwne. To było bardzo ciekawe. Znowu. Skąd tutaj pole elektromagnetyczne? Nie wiem, możecie w komentarzu jakoś to logicznie nam wyjaśnić. Patrz. Przed chwilą było. Cztery. Żeby nie było, trzymam w ten sposób. Trzymaj tak. Ale żeby nie było, że coś naciskam. What the fuck? Ej, what the? Tutaj trójeczka. To jest trójka. Max, mamy jakiś dowód. Damn. No, powiem wam. Może trzymaj to cały czas włączone. Coś tutaj, kuźwa. No, to było bardzo ciekawe. Nie sądziłem, że coś w tym miejscu... Wcześniej chciałem przyjść z EMF-ką do tego miejsca. Ale... Idziemy jeszcze gdzieś w jakieś miejsce w tym lesie? Tutaj w dół tylko. Tutaj w dół? Tak. Jakbym nie zauważył czegoś, to po prostu mi wypiszcie na komentarzach, czy wasz wzrok coś dostrzegł. Bo ja kompletnie nie potrafię wytłumaczyć tej trójki z tą MF-ką. Widzicie, jak przykładam to do mojej latarki, to jest jakiś odczyt, nie? No bo tam jest akumulator. Tam jest akumulator, to jest pole elektromagnetyczne. Ale wtedy trzymaliśmy wszystko. Wszystko przy sobie. Wszystko. Co jest, kurwa, dziwne? Nie wiem, trochę się cykam nad gonalaj. Nie wiem, łażenie po takim lesie robi schizy mocne z człowiekiem. Ale nie, taki spacer w nocy po lesie. Zerkam się, czy coś nas nie śledzi. Nic, raczej nic. Nawet jak nas śledzi, to nie chciałbyś tego zobaczyć. Ale to wygląda, jak świecę na te drzewa. No? Jak świecę na te drzewa z daleka, no, dosłownie ciarki mnie przechodzą. Nie, to jest jedna z takich moich typowych fobii. Sam bym nie dał rady się tu wybrać. No co ty? Wiatr. No nie dał... Kurwa, obsrałem się. Co to było? Obsrałem się. Co to było? To było, to coś z drzewa spadło. Co jest, kurwa? What the hell? Się obsrałem. Co ty, to o co ci chodzi? Kurwa, no. Też czasami muszę robić ujęcie na ciebie. Bo jesteś tym, gościem. Zwierzę prawdopodobnie jakieś, albo ktoś tam. Może raz z prawej, raz z lewej. Może przyspieszmy kroku, nie? Co ci się dzieje? Just saying, nie wiem. Zaczynam lekko panikować. Panikować? Tak. Mm-hmm. Nóż mi nie pomoże, nie? Ale still. What the fuck, kurwa, ej! Mać. Co jest? Czemu spadają rzeczy koło nas? Co jest? Again. Max. Spokojnie. Będę miał... Możliwe, że to tylko natura sobie z nami pogrywa. Myślisz? Te. Będę miał nagranie, chłopie. Też będę miał nagranie, jeżeli coś widzieliście, to mówcie. Wybranie butów górskich to był dobry pomysł. No, nie powiem, kto na to wpadł. Ty. Znowu. Coś jest, kurwa, nie tak, nie podoba mi się. Szyszki z drzew. Dosłownie to leci za nami. Szyszki z drzew spadają. Jakby ktoś nas obserwował, hehehe. Ja się trochę cykam, świecić tą latarką po drzewach, nie? Że coś przypadkiem ujmę i się obstram. Wyobraź sobie, jakbyś teraz zobaczył tego gościa z mortuary, asystent. Przestań. Takiego łysego. Przestań. Z oczami. Nie. What? Da. Przestań, kurwa. Dobrze. Przestań. Da. I don't wanna. You don't wanna. Excuse me? Coś jest nie tak, Max. Co ja bym spierdalał, nie? Jaki obstrany! Jaki obstrany! Ale to ale z każdych stron! Z każdych stron i to tylko jak my idziemy, nie? No nie wiesz, może jak ktoś inny tutaj szedł? Co się stało? Na szyszkę nadepnąłem. Ale ładna szyszunia, wam powiem. Masz? Ale ładna szyszunia. Jedna w swoich, jedna w swoim rodzaju. Znowu. Ten raz z lewej, raz z prawej. Co jest, kuźwo? Mi się nie podoba. What the fuck? Także ten. Także ten. Chodźmy stąd.
Chodźmy, po prostu idziemy do domu, ja już nie chcę. Co się stało? Nie, to jest dość... Nie, psycha mi siada. Nie mam pilsów. No i mamy wyciąg. Jak już widzę ten wyciąg, to czuję się o wiele lepiej. No jeszcze droga przez ten nas czeka. No. Przez lasek. Już otwarta przestrzeń, więc jak już coś miało za nami iść, to... To byśmy widzieli. Jakby nagle coś upadło obok nas, to co? To by się obsrał, bo tu nie ma drzew. No to faktycznie. Nie ma opcji. I nagle bam, coś spada. Nie ma opcji. MF-ka jakoś nie świruje. Co jest kurwa? Kto se ze mną kurwa? Ja pierdolę, co? A to, gdzie to spadło? Gdzieś tu! Co jest kurwa, Maciu? Nie wiem, chodźmy stąd. Już widzę lampę. Nie podoba mi się to kompletnie. I świeci do przodu. Do przodu. Max! Nie trzymam latarki. O kurwa, co jest? Damn! Nie podoba mi się to. Ej, zajebiście. Nie trzymam latarki. Latarkę mam piątka, tu! Piątka. Piątka! Spierdalamy! Ej, jo! Ej, to mi się widzi. Piąteczka. Co jest kurwa? Ja muszę jakieś takie ładne ujęcie zrobić, bo czekaj. Zniknęło. Okej. Idziemy stąd. Idziemy, kurwa. Ale daj mi na chwilę latarkę, bo muszę zobaczyć, gdzie my jesteśmy. O, w mordę kopanego. Czy to jest... Tędy, dobra. Znowu Max. Ty, what? Co jest kurwa? I zniknęło. Oh man, fuck this. Podoba mi się ten las, powiem ci. Fuck this, nigdy tu nie przy... Jezu, jak się obsrałem tego. Kurwa mać, idziemy. To jest to skrzypienie, które słyszałeś? Tak. Co jest kurwa? Skrzypienie drzew. Ale jak to brzmi? No, jak pani z klątwy. Ale to są skrzypiące drzewa. Jakby spokojnie. Ja pierdolę. Moja kamera tego nie wychwyci raczej. Moja możliwe, że ona ma dobre audio. Poświeć na lewo. Co jest kurwa? To może być lejeń. Lejeń? Ale jakiś dziwny. Idziemy stąd! Idziemy kurwa stąd, Max! Mamy tam lampy, nie? Ja mam kurwa piątkę. Jesteśmy blisko, powiem ci tyle. Jak ja spotkam jelenia, to ja się obsram. Znowu. Miałem jakąś akcję. Żeby w nas nie wbiegł, nie? Jakby co tam posiec... W oczy! Ja chcę już iść do tych lamp, które są przed nami, nie? To tylko jedna prosta. Jesteś coraz bliżej, czekam, dasz radę. Wow! Idziemy stąd. Oj, to było głośne. Nie wiem, czy to wychwyciłem. To było głośne. Dobra, dość przeżyć na dziś. Mam dobry materiał. Chcieliście fazmofobii IRL, to macie, kurwa, mapa las, nie? Co się dzieje? Mamy jedynie dowód, no, że jest freezing temperatures. Bo mieliśmy pan, nie? Wtedy w tamtym miejscu i MF5. Nie wiem, do czego zaliczyć rzucanie szyszek wokół nas. To nie były szyszki chyba. Nie wiem, co to było. Czy to były szyszki, czy to nie były szyszki. Nie mam zielonego pojęcia, co to było. Fucking hell, znowu. Nara, panie duszku. Idziemy. Nie przeszkadzamy ci. Miłej nocy ci życzymy, oczywiście. Wyłączam to. What the fuck is that sound? Dobra, zmieniam zdanie. Nie chcę mieszkać przy lesie, nie? Drzewka, zdecydowanie. Ale jaki to dźwięk wydaje. Możesz zgasić już, żeby ludziom nie świecić. Jak było? Przeżycie niecodzienne. Jesteśmy już... O, możemy sobie jeszcze tędy przejść, zobacz. Nie, ja wolał już bym przy tych... To tak jest fajne. Nie wiem. Zobacz. Nie wiem. Patrz. Chodź, zajebiście, nie? Dalej, idziemy. Kozacko.
Co tak nagle ucichłeś? Nasłuchuję, nie? Nasłuchuję, nie? Nasłuchujesz? Czego nasłuchujesz? Rzeczy. Jakich rzeczy? Wielu. Co to są wiele rzeczy? Na przykład to, co usłyszeliśmy w lesie. Sorry. Co słyszeliśmy w lesie? No te stuki puki, kurwa mać. Jelenewki, chłopie. Jep. To było co? No o tym mówię, nie? No o tym kurwa mówię, nie? What the fuck? To mnie zastanawia. Aha, okej. Okay. Ale nie, nocny hiking był nawet fajny. To muszę przyznać. Wiele wrażeń. Nie wiem, jak wyjaśnić to MF. Nawiedzonka, kusia. I te dźwięki całe. Cali i zdrowie praktycznie. Nic tam się nie stało. Możemy jeszcze iść tutaj. Gdzie? To tu. Tu? Nie, to dobra wrażenia. Co się stało? Wrażenia. Ej, fajnie było. Fajnie było. MF-ka mi się podobała. MF-ka i te dźwięki, te przypadkowe szyszki po lewej i prawej. Może jakaś wiewiórka nas. Nie wiem, może goniła. Nas śledziła jakaś wiewiórka nawiedzona, nie wiem. Ale następnym razem, jak pójdziemy, będzie bardziej hardkorowa, bym powiedział, nie? No może być o wiele spokojniej. Nie wiem, czy będzie o wiele spokojniej. No, ale jeżeli podobał wam się taki dziwny odcinek, nie tylko gry, taki vlog chodzenia po lesie nocą z MF-ką, to mówcie. Było fajnie.